Witajcie. Dzisiaj taka robota, widzicie, remont łazienki robimy. Tutaj była wymiana, właściwie nie wymiana, przeróbka trochę tej instalacji. Ona jest dosyć dziwnie zrobiona. Tu w ogóle stała wanna wcześniej. Dlatego, że no te rury, nie wiadomo, jak była wanna, to te rury nie przeszkadzały, one były schowane pod wanną, także to żadne tam się nic nie działo w tym względzie. Natomiast tutaj trzeba było to troszeczkę poprzerabiać. Z szefem robię, więc no on tak zadecydował, więc tak ma być, ja nie będę wchodził w jego kompetencje. Tutaj mamy cyrkulację, po prostu idzie tam w tamtą stronę na instalacja ciepłej wody na tutaj na kuchnię, a tam na łazienkę obok na toaletę. No i tutaj z tej strony do prysznica. Czy to tak ma być ta cyrkulacja? Można by dyskutować. Ale tak jest i tak zostanie i tyle. Tutaj były jeszcze stare, słuchajcie, żeliwne rury odpływowe. Tu idzie już do jako powietrze, odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej. Tutaj natomiast pójdziemy, połączymy się z kuchnią, bo tam z tamtej strony jest kuchnia, połączymy się z kuchnią tu i tutaj wejdziemy na dole w rurę żeliwną. Zapchane masakrycznie, tam się po prostu, no po prostu to było wszystko zabite, ja nie wiem jakim cudem ta woda płynęła. Nikt tego nie robił od kilkudziesięciu lat. No i tak to wygląda. Tutaj widzicie już mieszacz zamontowany pod baterię, pod prysznic. Tutaj dodatkowe będzie wyjście na, widzicie tutaj słuchawkę do prysznica. Tak to wszystko wygląda, podłączenia, system prasowania. To robimy akurat w systemie Viga. No i myślę, że no taka po prostu robota delikatna, spokojna. Ważne jest to, że właśnie można te roboty prowadzić zupełnie spokojnie. Także nie ma czegoś takiego, że szybciej, szybciej, więcej, więcej. Tutaj przygotowuję w tej chwili już trochę pod kółem. Przygotowuję pod montaż kaloryfera. Tutaj będzie na ręczniki taki kaloryfer. Tutaj wcześniej był stary, przez chwilę go zdjąłem. I będziemy montowali tutaj nowe rzeczy. Tutaj jest toaleta. Też cała będzie od nowa robiona. Umywalka. Tutaj jest w tej chwili odpływ w podłodze. Przeniesiemy go na ścianę i tutaj będzie taki wiszący kibelek przy ścianie. Nie będzie tutaj na stelażu Geberita, to będzie zrobione osobno. Przynajmniej taka jest wersja na teraz. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Pokażę Wam w trakcie, jak tutaj coś nowego będzie, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia a propos pracy, jakie tutaj wykonuję. Nie pokazuję Wam tego, ponieważ tutaj jest kucie. Nic nie będzie słychać, ale może coś jeszcze tam włączymy takiego, żebyście zobaczyli pracę w trakcie. No nie chcę tutaj, bo z szefem robię, nie chcę, żeby on tutaj wiedział, że ja coś, nie wiem, nagrywam filmiki i tak dalej, po co mu taka wiedza i będzie jeszcze przeszkadzał. A tak sobie spokojnie dłubię i robię to, co jest do zrobienia. Wczoraj zaczęliśmy, było naprawdę dużo kucia, tutaj wyjechała przyczepka gruzu stąd. Cała armatura wyjechała, biały montaż tak zwany wyjechał, czyli wanna, umywalki, kible, wszystko co tylko było do wywiezienia, to wyjechało. No i teraz szykujemy się powoli do zakończenia instalacji tutaj jako takich. Po nas przychodzi płytkarz, a po płytkarzu wejdziemy z powrotem już z białym montażem, to też Wam pokażę, jak to montować. Systemy są różne, każdy jest inny, zobaczycie w praniu. Może Wam się coś przyda przy budowie domu, przy remontach. Nie wiem, zobaczymy. Skorzystacie, nie skorzystacie. Ciąg dalszy nastąpi. Także chwila cierpliwości. No troszeczkę porobiliśmy. Tutaj jest, słuchajcie, trochę problemów z tym podłączeniem kuchni, ponieważ jak tu zobaczycie, poziom jest równy z wodą tutaj, tej rury. A szef chciał, żeby tu przeprowadzić ten odpływ z kuchni i tutaj z prysznica, z tego brodzika, bo tutaj będzie w tym miejscu. Chciał poprowadzić tak tutaj trójnikiem, tu przeskoczyć i tu się włączyć. Ale wyjdzie na to, o, że tutaj troszeczkę, nie wiem jak to po prostu pójdzie, ale będzie trzeba tutaj obciąć rurę i tyle. No dobra, żartowałem. Ale trzeba będzie jakoś z tego wybrnąć, być może to wynieść w górę wyżej, jeśli się da podsunąć tutaj tą mufę wyżej i wtedy te parę centymetrów by nam tutaj się zaoszczędziło i jakoś moglibyśmy z tego wyjść.
W międzyczasie, słuchajcie, był delikwent, czyścił tutaj rury, tak, przyniósł takie urządzenie ze świdrem, ze spiralą, przeczyścił tą całą rurę tam w dół, bo ona była zatkana masakrycznie. Dziw bierze, że to w ogóle było drożne. To jest z tych rzeczy, które tutaj na razie przyszykowaliśmy. Tutaj widzicie, już jest przygotowane podłączenie pod kaloryfer, który będzie tutaj taki do suszenia ręczników. To jest na razie prowizoryczne, tylko po to, bo tutaj przyjdzie nowa ściana, płytki i tak dalej. Potem to się wszystko dotnie i dostosuje jak trzeba. Teraz tak, kibelek. Tu już jest założona guma do redukcji przygotowana. Tutaj mamy innego gabarita, słuchajcie, takiego jeszcze nie montowałem. I to ma przyjść w ten sposób tu do ściany. Tam się połączymy z tą. Tutaj oczywiście można skrócić odpowiednio do potrzeb, ale ten gabarit, który tutaj, ten stelaż, który będzie zamontowany, to jest ten. Zwykle są niebieskie, słuchajcie, ale ten ma być taki montowany na ścianie. No nie montowałem, ale jest instrukcja, to przecież to nie ma problemu. Wystarczy troszeczkę poczytać, popatrzeć, gdzie co, jak wychodzi i zaraz wszystko pasuje. Także z tym nie będzie żadnego problemu. Śniadanie. Teraz tak, teraz jest przerwa śniadaniowa. Przy okazji był ten delikwent właśnie poczęstował nas migdałami. Pieczone migdały. No popatrzcie, bo zawsze coś przynosi ten delikwent. Ja go jeszcze nigdy nie widziałem na oczy pierwszy raz, ale tutaj szefowi dał paczkę, mi dał taką paczkę. Zawsze coś ze sobą ma. No fajnie, sympatycznie muszę powiedzieć. No i co? Ten temat tutaj pociągniemy dzisiaj. Wyciągniemy pewnie tutaj stelaż, osadzimy do ściany. No i zobaczymy, bo już się przymierzał powoli z umywalką tutaj w tym miejscu małą. No ale zobaczymy, czy moim zdaniem za wcześnie, ale przymierzał ją tylko, bo przecież tutaj będą wszędzie nowe płytki. I będzie to zupełnie inna łazienka. Także to na samym końcu. Po nas przyjdzie oczywiście, tak jak mówiłem, płytkarz, a my po płytkarzu zrobimy biały montaż, wszystko na gotowo i będzie koniec. Gruzu trochę wyjechało. Dobra, co Wam chciałem powiedzieć jeszcze? Następny film to będę chciał Wam opowiedzieć o nieco o bankach i systemie bankowości, ale nie takim, jak Wy sobie to wyobrażacie, że oto mamy jakieś tam kredyty i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu ten system wywrócono nam do góry nogami. I ciekawostką jest to, że jeżeli pójdziecie po ten kredyt do banku, to musicie za to zapłacić. Prawda? Czyli dostajecie swoje pieniądze, ogólnie mówię o wszystkich użytkownikach banków, dostajecie swoje pieniądze, za które musicie zapłacić ekstra. No właśnie. A skąd bank bierze pieniądze? No właśnie, od nas. Czyli de facto my płacimy bankowi za nasze pieniądze. W dużym skrócie, uproszczeniu. Ja to widzę troszeczkę inaczej, ten system. Natomiast uważam, że zostaliśmy oszukani właśnie przez to, ponieważ to bank nam powinien płacić za udzielenie kredytu. Przecież jeżeli co miesiąc wpływa na konto określona kwota z tytułu pracy, nie wiem, czegokolwiek, co tam robicie, czy jakieś wpłaty własne, czy tak jak to banki namawiają, zrób przelew z tego konta na tamto, żebyś miał historię kredytową, a potem okazuje się, że możesz wziąć świetnie duży kredyt, nie mając w ogóle żadnych pieniędzy. No, banki na takie rzeczy same namawiają i takie rzeczy istnieją, to dobrze o tym wiecie, tak się to robi. Nie będę mówił o legalności tego działania, bo to nie o to chodzi. Natomiast rzecz w tym, że jeżeli są wpływy na konto do banku, to de facto to my udzielamy kredytu bankowi. I to bank ma obowiązek, tak, obowiązek płacenia nam za ten kredyt. Tylko wiecie co? Śmieszna sprawa. 1,2%. To jest śmieszne. Resztę Wam opowiem w kolejnym filmie. Zobaczymy, jak Wy na to spojrzycie. Zapraszam do dyskusji. Chętnie sam poczytam te komentarze, jakie macie na ten temat zdanie, jakie macie doświadczenia w tym kierunku. A ja Wam jeszcze opowiem o bardzo ciekawym przypadku, który
Tak, można odpowiedzieć, że była prowokacja z mojej strony. I taką wykonałem. Ale dowiecie się o tym w kolejnym filmie. Tymczasem trzymajcie się i do następnego. Cześć.